Dobrze, przechodzimy do punktu 5. Projekcie uchwał Zarządu Dzielnicy 4 Przemów Biały. Punkt A. Projekt uchwały w sprawie istnienia kobiet dalekobrzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, proponujemy następującą listę rankingową. Wynika ona z tego, że zakładamy, że zadania, które są w tym roku, zostaną zrealizowane. Jeśli tak nie stanie, będziemy rozważali uzupełnienie tej listy o te zadania. Natomiast punkt pierwszy jest konsekwencją tego, że w tym roku po prostu świetnie się sprawdza temat dogoterapii. To kosztuje niedużo, 1200 zł, więc myślę, że kontynuowanie tego nie będzie problemem dla budżetu tego zadania. A środki pozostałe chcielibyśmy, aby dostosować chodnik, w sumie powinno być dostosowanie chodnika do potrzeb osób niepełnosprawnych. Może ten remont przesunąć, trzeba gdzieś głębiej do tego zdania i muszę sobie to poprawić. Natomiast temat dotyczy tego, że do żłobka najczęściej przyjeżdża się wózkiem. A ten chodnik jest taki, że tam się nie da przejść nogą, a nie tylko wózkiem. Zatem tam jeszcze do czy chodni chodzą osoby. Owszem, to też. Także stąd wynika potrzeba, no przystosowania do to jest długi fragment. To jest szerokość budynku przedszkola tak naprawdę. Żłobka. No, przepraszam. I punkt trzeci, żłobek numer 170 w przedszkole, no właśnie. Tam są wybory. Dobrze, dobrze. 175 na ulicy Siedlej. Tutaj prośbę o te schody mieliśmy już od półtora roku tak naprawdę. No i ciężko się nie zgodzić z tym, że te schody nie zapewniają w ogóle możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych, już nie mówiąc o tym, że nawet dla osób nie sprawnych są pewnie trochę problematyczne ze względu na ich stan. Więc tutaj chcielibyśmy znowu połączyć sprawę osób niepełnosprawnych, jak najbardziej zasadną, z tą sprawą, która jest również dla innych użytkowników. Czy są jakieś pytania? Proszę. Chciałbym prosić, żeby rozważyć rozszerzenie paragrafu pierwszego punktu 4 schody do wykonania schodów na ulicy Kolczaka. To są te, które prowadzą od ulicy Kolczaka do Bramy Sowieta. Za domem spokojnie się na ulicy Kolczaka. Takie środki. Ja wiem, tylko bo wiem, że o tym mówiłeś, tylko że jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to tyle jest nam trudno to wpisać, że będziemy mieli tą samą sytuację, co pewnie na Siedmej chyba, gdzie jak mamy schody, bo to jest ta skarpa, która prowadzi tam w dół pod brzegu. Więc tu będziemy mieli tą sytuację, w której schody na Żabińcu. One są zbyt strome, żeby tam zrobić zjazd, a normalny zjazd to trzeba byłoby zrobić kładkę praktycznie, albo dość dużo terenu gdzieś w bok, więc jak piszemy to zdanie, obawiam się, że piszemy je tylko dla fajerwerków, bo realnie ona nam znowu ale tam, rozbije tam się pod nie chodzi o zjazd, nie? Nie, nie. Tam chodzi o naprawienie schodów, ponieważ... Ale to jest zadanie osób niepełnosprawnych, więc jakbyśmy je robili, musielibyśmy zrobić zjazd. Bo tak samo jak jest też schody przy przedszkolu, to nie chodzi, żeby zrobić nowe schody, tylko żeby zrobić podjazd i przy okazji wyremontować te schody. Także ciężko nam będzie wyjaśnić, jak dostosowujemy dla osób niepełnosprawnych schody, które po prostu wyremontujemy. No. To nie będzie dostosowanie. Nie, to do remontu. To możemy rozważać do remontu na przykład. Ale pytanie, czy to będą tereny zielone, czy nie. Ktoś inny chciał zabrać głos ewentualnie? Nie widzę, w związku z tym poddaję, że to głosowanie, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki.